Na początku IV wieku wybitny historyk kościoła Eusebiusz Cezarei wymienił w jednym ze swoich pism imię Arystydesa, nazywając go prawdziwym chrześcijaninem. Wspomniał również, że był on autorem apologii wiary, dzieła dedykowanego cesarzowi Hadrianowi około roku 124, cenionego przez współczesnych i potomnych. Niestety w późniejszym okresie Uległo ono zagubieniu, odnaleziono je dopiero w roku 1899 i okazało się, że jest również bardzo pożyteczne dla epoki nowożytnej. Przedstawiwszy się jako filozof ateński, Arystydes rozwija tezę opartą na idei Boga, którą uznaje za kryterium prawdy wiary chrześcijańskiej. Następnie upomina cesarza, aby zaprzestał prześladowania chrześcijan i nawrócił się na ich wiarę. Niektórzy współcześni badacze twierdzą, że tym cesarzem nie był Hadrian, lecz Antoni Pius, około roku 140. Pomimo niedociągnięć stylistycznych i braku walorów literackich dzieło Arystydesa świadczy o przenikliwości inteligencji autora i jest wyrazem wzniosłych idei dotyczących Boga. Podobnie jak Święty Justyn Arystydes zajmował się filozofią na równi z pracami apologetycznymi. Zachowało się także jego kazanie na temat Ewangelii Świętego Łukasza. Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Panie Boże, który pozwoliłeś świętemu Arystydesowi poznać niebiańską naukę, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowywali wiernie tę naukę i wyznawali ją naszym życiem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.